Komiks to nie musi być tylko Tytus, Romek i Artomek. Może też być ważny przekaz. I bardzo się cieszę, że możemy tą wystawę robić właśnie poświęconą temu wydawnictwu. Nad tym komiksem zaczynała się od tego, że na podstawie mnóstwa relacji ja musiałem dzień po dniu odtworzyć jakby kalendarz wydarzeń w Auschwitz, w którym udział brał Kolbe. Bo nawet taki zestaw takich wydarzeń nie był przygotowany do tych procesów kanonizacyjnych. Czyli musieliśmy mieć absolutną, po prostu maksymalnie sprawdzoną tą część historyczną, bo po prostu nas zjedzą tam. Po prostu powiedzą, nie, bo przecież tak nie było. W tym momencie podważają wiarygodność całego komiksu. Jak ktoś się przyjrzy, to i w pierwszym, i w drugim komiksie tamten mgły trochę się pojawia. I oczywiście jest to zabieg bardzo nas interesujący estetycznie, wygląda to fajnie. Natomiast z drugiej strony jest to czasami konieczność pewna, do której nas zmusza, bo historycy sami sobie przeczą i musimy z tego jakąś średnią wyciągnąć. Ale właśnie ciekawostkę też powiem a propos raportu Witolda, który rysował Arek Klimek, a kolorował to Piotrek, że był tam jeden kadr, w którym Arek chyba 15 razy zmieniał wygląd budynku. Jeszcze raz, a potem Piotrek wziął to, pokolorował, stwierdził, a to w sumie fajnie by to wyglądało z mgłą. I to wszystko zamalował. Wszelkie relacje dotyczące obozu mówią, że tam zawsze była mgła, zawsze było straszne błoto, teren bagnisty, więc nawet historycznie jesteśmy w stanie to wybronić. Mecenasem kultury, jak świadczy o tym historia kultury, zazwyczaj to byli ludzie zamożni, bogaci, ale jednocześnie świadomi i odpowiedzialni. I również można tak powiedzieć o środowisku Nowej Huty, myślę tutaj o środowisku pracowniczym Huty. W 1969 roku powołane zostało z inicjatywy znakomitego organizatora, animatora kultury, artysty wszechstronnego Janusza Czebietowskiego, Stowarzyszenie Twórcze Grupa Nowa Huta. Doszło do podpisania umowy pomiędzy Związkiem Artystów Plastyków a Hutą imienia najpierw Lenina, potem Tadeusza Sędzimira, jak również pomiędzy Związkiem Artystów Plastyków, Grupą Twórczą Nowa Huta, a największą wtedy spółdzielnią mieszkaniową Hutnik. W wyniku tych porozumień, między innymi stypendia artystyczne fundowane przez Hutę Sędzimira otrzymało 30 znakomitych twórców, artystów nowochódzkich, krakowskich. Z kolei spółdzielnia mieszkaniowa Hutnik dokonywała zakupów między innymi plenerowych rzeźb, które dzisiaj można podziwiać na przykład na osiedlu Tysiąclecia. Organizowane były cykliczne wystawy plastycy Nowej Huty, prezentacje. Po tych wystawach z funduszy Wydziału Kultury Miejskiego i Dzielnicowego, a czasami i Zakładów Pracy, dokonywano zakupów dzieł sztuki. W ten sposób powstały dwa wspaniałe zbiory sztuki współczesnej. Jeden z nich ma miejsce i można go oglądać w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Mieczysława Karłowicza. Drugi zbiór dotarł poprzez Galerię Rytm do Ośrodka Kultury, dzisiaj Ośrodka Kultury Norwida, i stanowi ekspozycję stałą. Jedną z milszych rzeczy, która została po komunie, są tak zwane bary mleczne, których nadal jeszcze pełne jest w naszym kraju. Tutaj w Nowej Hucie z tych barów, które powstały na początku lat 50. Zachowało się tylko 3 bądź 4.
pamiętamy przecież w szkołach takie akcje Pij mleko, każdy uczeń pije, ja szczerze mówiąc cierpiałem strasznie, ponieważ był to okres, kiedy odchodziłem od lubienia mleka. Tutaj jak gdyby jest kwestia również tego takiego zdrowego, podstawowego żywienia. To jest taka dobra alternatywa dla fast foodów, nie? To właśnie był taki fast food, ale jakby takim większym zacięciem. Nasz polski fast food. To życie kulturalne, że tak powiem gastronomiczne Nowej Huty, pomijając oczywiście restaurację pod Buciorami na Bieńczycach, już nieistniejącą, to właściwie na samym początku, powiedziałbym, było takie dość monotonne i siermierzne. Znaczy wyróżniała się stylowa, która nie była jeszcze wtedy restauracją, tylko to była kawiarnia. I to była kawiarnia obliczona na taką elitę nowohucką. Tam wódka miała cenę zaporową. Jako harcerz, jak chodziłem po Coca-Colę, czy Pepsi-Colę, która już w 70-tych latach zresztą była tutaj produkowana w Nowej Hucie, bodajże od 1974 czy 5 roku, to widziałem takie etykietki, pamiętam jak dziś, wódka gastronomiczna. Po czym w pięknym PRL-u najlepszy przepis, napoje alkoholowe podajemy od godziny 13. I rzeczywiście na przykład, żeby obejść ten przepis w Krakowie, można było iść do Warszawianki, gdzie dostawało się zupę piwną. Po prostu wylewali ci butelkę piwa na talerz, dawali ci łyżeczkę i tym się po prostu konsumowało napoje alkoholowe przed 13. No tak, ale równie słynny przepis mówiący, że można zamówić alkohol tylko do zakąski, więc to były te słynne koreczki, słynne jajeczka w kolorze zielonym, których oczywiście nikt nie jadł, musiał to zamówić i to było kolejnemu klientowi sprzedawane, także ja myślę, że to były złote czasy Eldorado dla branży gastronomicznej. Jednak te bary mleczne, bo wracając do tego, były swoistego rodzaju fenomenem, skoro w roku 1954 taka znana malarka, pani Wnukowa, namalowała obraz, który zresztą znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, zatytułowanego Bar Mleczny, który przedstawiał dwie panie, ubrane w oczywiście nieskazitelne białe stroje, z których jedna trzyma talerz i kubek, a z tyłu druga nalewa chochelką do takiej bańki mleka. Thank you.